Gościem Polskiego Radia Białystok jest dziś rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adam Krętowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Na początek od najważniejszego na dziś pytania: co się dzieje w Szpitalu Klinicznym? Czy wstrzymane, czy niewstrzymane są planowe przyjęcia pacjentów? Panie redaktor, szanowni państwo, mogę zapewnić, że każdy pacjent, który potrzebuje pomocy w Uniwersyteckim w Szpitalu Klinicznym, taką pomoc dostaje. My zawsze tak działaliśmy i zawsze tak będziemy działać. Oczywiście wiemy wszyscy, że w ostatnim okresie narasta ten dług zdrowotny i pacjentów jest coraz więcej. I my zdecydowanie przyjmujemy więcej pacjentów, zarówno i tych planowych, i tych ostrych, co oznacza, że przekraczamy te umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i mamy tych pacjentów więcej. Ale, ale jestem pewien, wierzę w to, że, że Narodowy Fundusz Zdrowia to widzi. Zresztą mieliśmy ostatnio bardzo dobre rozmowy Chcę w Warszawie, w Warszawie tak, z prezesem. Tak, z prezesem Filipem Nowakiem i zostaliśmy zapewnienie, że, że w znacznej części w ramach możliwości finansowych to zostanie sfinansowane. Chcę powiedzieć, że. W zeszłym roku też mieliśmy sporo tych nadwykonań, i, i po raz pierwszy znaczną część tych nadwykonań NFZ zapłacił, co spowodowało, żeśmy no wyszli blisko na zero, więc, więc jeżeli chodzi o bilans szpital. Także tak, będziemy prosili o dodatkowe środki, tak, wierzę, że NFZ te środki znajdzie. A pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, A bo pacjenci... wszystkie planowe przyjęcia Absu będą realizowane zgodnie z planem? Abs absolutnie wszyscy pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji, będą przyjęci w odpowiednim czasie. To już ósmy rok akademicki, który zainauguruje pan jako rektor. Można się już pokusić o pewne podsumowanie. A jest co sumować. Przez ostatnie lata znacznie zwiększyła się liczba studentów, których kształcicie. Ile osób dziś rozpocznie nowy rok akademicki? Tak, rzeczywiście w ostatnim okresie liczba studentów wzrosła znacząco. W tej chwili to jest ponad 6 tysięcy studentów. Kiedy zacząłem. Kierować uni uniwersytetem mieliśmy znacząco mniej, chociażby na kierunku lekarskim, zwiększyliśmy o blisko 60% liczbę studentów, na pielęgniarstwie o blisko 90%. Także, także zwiększamy, widzimy też potrzeby, e, jakie istnieją w społeczeństwie, zwiększamy liczbę e, naszych studentów. E, mamy dzięki temu więcej lekarzy i, i więcej pielęgniarki i także w, otwieramy nowe kierunki. Chcę powiedzieć, że jesteśmy też gotowi na, na, dalsze, na dalszy rozwój, na dalsze zwiększanie liczby studentów. Kwestia nowych inwestycji dydaktycznych, których potrzebujemy, ale, ale absolutnie tutaj staramy się pomóc w sytuacji naszego kraju. Jaka przyszłość czeka Pana studentów? Czy dostaną się na wymarzoną specjalizację? Jak w tej chwili wygląda sytuacja z dostępnością do dalszego kształcenia młodych lekarzy? No mogę powiedzieć, że im bardzo zazdroszczę, ponieważ jak ja kończyłem studia, było to ponad 30 lat temu, to byłem jedynym, jedynym absolwentem, który został na uczelni i w szpitalu klinicznym, ponieważ nie było tej pracy, tak nie było ani specjaliz możliwości specjalizowania, ani w ogóle zatrudnienia, więc w tej chwili młodzi ludzie mają do wyboru do koloru. Jaką chcą specjalizację, mogą sobie wybrać i, i to. I jest... trochę też lepsze warunki płacowe. I, I trochę lepsze, znacząco lepsze warunki płacowe, także, także myślę, że, że to jest bardzo, bardzo dobry zawód, ale także powiedzmy sobie szczerze, poprawiły się też finanse, jeżeli chodzi o, o, o panie pielęgniarki, o diagnostów. Oczywiście ciągle mogło być lepiej, ale. Bo ciągle jednak szukają pracy za granicą. Czasami... Także już doświadczeni lekarze z pana klinik. No myślę, że myślę, że to są różne inne czynniki, które o tym decydują. Nie zawsze czynnik finansowy. Natomiast natomiast zdecydowanie większość jednak zostaje w Polsce i, i tutaj pracuje, bo naprawdę są możliwości, poprawia się infrastruktura. Także myślę, że, że, że to jest proces. No właśnie kliniki Uniwersytetu medycznego nieustannie się rozwijają. Z korzyścią przede wszystkim dla chorych, ale też personelu medycznego. Czy praca w szpitalach klinicznych może być jeszcze bardziej atrakcyjna niż teraz? No więc, oczywiście, to jest kwestia indywidualna, bo wielu młodych ludzi. Yy, uważa, że, że, że praca na własny rachunek czy praca w, w prywatnej poradni yy, daje im więcej satysfakcji. Natomiast oczywiście yy, praca na Uniwersytecie, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym to, to, też, prestiż. to, to yy, też dużo wyzwań. To, Pracuje też, się do, do, naukowo. Dużo ciężkiej pracy, ale, ale ciągle mamy chętnych, ciągle mamy wspaniałych ludzi, młodych ludzi, którzy do nas przychodzą. Yy, także wierzymy, że, że jest szansa, że, że za chwilę oni nas zastąpią. Plany inwestycyjne zacznijmy od budowy przychodni specjalistycznych dziecięcego szpitala na jakim etapie? No więc ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o dziecięcy szpital kliniczny, to tam mamy no, rzeczywiście niesamowite, niesamowite zmiany. Po pierwsze, psychiatria dziecięca, już ponad 400 młodych pacjentów hospitalizowanych, ponad 3000 porad dziennych. To także jest remont tego szpitala. Ponad 10 klinik zostało wyremontowanych. Szpital. 30 lat temu zbudowany, zmienił oblicze, jest, jest znowu piękny, znowu nowy. To jest oczywiście ta część ambulatoryjna, która też pozwoli na, na lepszą opiekę nad pacjentami z całego regionu. Tutaj jesteśmy na, na etapie planów i myślę, że, że w ciągu 2-3 lat ta, ta część ambulatoryjna zostanie zbudowana. Także zdecydowanie poprawi się jakość opieki nad, 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 nad małymi pacjentami, ale także możliwości kształcenia w zakresie pediatrii. A jak udaje się realizować rozbudowę klinik na Doilidach? No więc to jest w tej chwili największe marzenie i największe na, na, nasze, na, nasze plany na rozwój. Tak? Bo musimy, mówiąc o zwiększeniu liczby lekarzy, pielęgniarek, musimy też budować naszą bazę kliniczną. I ten szpital wymaga rozbudowy. Udało się. Y Otworzyć kliniki pulmonologiczne także przy okazji, no niestety, COVID-u. Jesteśmy na etapie już rozpoczęcia za chwilę wbijania szpadli, jeżeli chodzi o budowę klinik zakaźnych, ale potrzebujemy tam rozwoju pozostałej części szpitala. Potrzebujemy rozwoju onkologii uniwersyteckiej, potrzebujemy też rozwoju innych klinik. Wierzę, że, że uda nam się te, te fundusze w Ministerstwie Zdrowia pozyskać. Przed Wami wciąż wielkie wyzwanie Centrum Onkologii Spersonalizowanej. Co w tym temacie się dzieje? No więc właśnie, więc to, 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 to jest ten temat, który nam, na którym nam również bardzo zależy. Mamy w, jest, jest to projekt, który został wpisany do wojewódzkiego programu Transformacji. Jest to projekt, który uzyskał pozytywne opinie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli tak zwanego dostało właściwą liczbę punktów w tak zwanym Jowiszu. No, w ramach programu medycznego, w ramach, w ramach tego konkursu wygląda na to, że, 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 że to nie jest dla nas konkurs, tak? że, że nie spełniamy tych kryteriów, to jest dla dużych onkologii, ale, ale rozmawiam, byłem ostatnio też w Ministerstwie, rozmawiam na ten temat, że, że jest to potrzebny projekt i wierzę, że, że się na to pieniądze znajdą. A co się dzieje w kwestii budowy auli podziemnej na dziedzińcu Pałacu Branickich? No, to tak wszyscy uważają, że to, że to jest akurat. To nie chodzi o samą aulę podziemną. Tak? Chodzi o to, że potrzebujemy dodatkowych przestrzeni dydaktycznych. Już tak zupełnie odchodząc w historię, 2000, rok 2000, mamy około 2000 studentów, teraz mamy ponad 6000, czy trzykrotnie większa liczba studentów. Potrzebujemy większych powierzchni dydaktycznych, sal wykładowych, sal seminaryjnych. I jeżeli by, byłyby na to pieniądze, jeżeli się udałoby z tego zbudować w, w, w obrębie tego dziedzińca, to będzie super. Jeżeli nie będzie mniej pieniędzy i zbudujemy gdzieś indziej, to też, to też jest to bardzo potrzebne dla Uniwersytetu przy okazji zrobiliśmy świetne badania archeologiczne które trwają wiele fantastycznych rzeczy zostało znalezionych na przykład no to są te różne drobne artefakty tak Kafle, butelki, złote kluczyki, ale przede wszystkim też ten fragment z XIV -XV wieku, XV wieku z podłogą, fragment kamienny, fragment budynku, który mówi o tym, co było właśnie w tym miejscu, to jest początek naszego miasta. Także historycy są zachwyceni. My też cieszymy się, że mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę. A co robicie, że wasi studenci na egzaminach końcowych zawsze są najlepsi w Polsce? Jeżeli chodzi o jakość dydaktyki, to jest coś, co, co nas, nas bardzo, na, nam bardzo na tym zależy. Tak? I oczywiście ciągle mamy też coś do poprawy i, i, i tutaj staramy się też na bieżąco ze studentami konsultować, gdzie jeszcze możemy coś lepiej zrobić. Ostatnio powołaliśmy także Centrum Doskonałości Dydaktycznej. Tak? Chcemy też wesprzeć naszych, naszych nauczycieli akademickich także pod względem pedagogicznym, pod względem metodologicznym. Także tutaj na, bardzo nam zależy na, 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 na tej dydaktyce. Tak, konkurencja, konkurencja jest coraz większa. Wiemy, że coraz więcej jest kierunków lekarskich, ale my patrzymy na siebie, chcemy być lepsi, chcemy właśnie, żeby do nas przychodzili studenci, żeby ci najlepsi maturzyści wybierali Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. A dziś początek nowego roku akademickiego życzę i pracownikom i studentom jak największych osiągnięć. Dziękuję bardzo. A gościem polskiego Radia Białystok był rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adam Krędowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.